Pierwsza ważna sprawa, od której warto zacząć, ważna może nie tyle dla uczniów, co dla rodziców, którzy zarządzają domowymi budżetami. Czy to jest szkoła publiczna, czy nie publiczna? Jest to szkoła publiczna, całkowicie bezpłatna, chociaż prowadzona przez prywatną uczelnię. Nie pobieramy żadnego czesnego już od wielu lat, od 9 lat jesteśmy szkołą publiczną bezpłatną. A co oznacza słowo akademickie? Nazwie szkoły. Dbamy właśnie o tą akademickość, to znaczy, ponieważ prowadzi nas uczelnia wyższa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, to jednocześnie mamy dostęp do olbrzymiego potencjału i naukowego, i bazy dydaktycznej uczelni. Myślę, że taką ważną rzeczą, która nas bardzo cieszy, to jest kontakt z pracownikami naukowymi. Część tych pracowników prowadzi u nas lekcje, na przykład matematyki, informatyki, dzięki czemu nasi uczniowie już mogą mieć po raz pierwszy w liceum, jeszcze jako licealiści, taką styczność z metodą chociażby wykładu, tak? Czy troszkę większych wymagań, ale to wszystko potem bardzo procentuje. Już po pierwszych kilku zajęciach z informatyki zostali zwolnieni z tych zajęć, tak? Na podstawie właśnie bardzo dużych umiejętności. Stwierdzono, że uczyli tutaj. Byli za dobrzy, tak, jak na pierwszy rok. To jest jedna rzecz, a druga rzecz związana z akademickością to jest to, że na przykład uczniowie biorą udział w kołach naukowych uczelni. Mamy uczniów, którzy piszą referaty naukowe, są zabierani na konferencje naukowe, gdzie mają możliwość wypowiadania się i nawet referowania. Biologia, czy chemia, czy historia, te przedmioty rozszerzone już są dzielone na małe grupy i już uczniowie uczą się w grupach 15-10-osobowych. No więc myślę, że ta liczebność zapewnia im taki komfort zdobywania wiedzy i pomocy, którą w każdej chwili może im udzielić nauczyciel, bo po prostu widzi ich postępy. Już od kilku lat wszyscy nasi uczniowie zdają maturę. I to są chyba najpiękniejsze momenty w moim życiu, kiedy odbieram zaświadczenia maturalne z punktu odbioru prac. Przyjeżdżam tutaj do szkoły, przeglądam wszystkie i widzę, że zdał do końca i wszyscy tutaj nauczyciele krzyczą ze szczęścia. W metodzie nauczania. Myślę, że przez te parę lat, wiele lat, no bo nasza szkoła za niedługo będzie obchodzić 30-lecie swojego istnienia, udało się nam wypracować takie metody nauczania, takie formy organizacji pracy, które pozwalają nam po prostu dostrzegać braki w nauce jakby i tych szczególnie słabszych uczniów, chociażby z matematyki, bo to taki najtrudniejszy przedmiot, najwięcej problemów sprawia. Uczniowie się najbardziej boją. Po prostu wyciągać ich tak na tyle, że potem ci uczniowie zdają maturę na 60%, 70%. To jest olbrzymi sukces, olbrzymia praca nauczycieli i uczniów, bo oni się spotykają często na fakultetach maturalnych, bywa, że i w sobotę. W ciągu tygodnia też mają większą liczbę lekcji z matematyki, nie tak jak w innych szkołach, gdzie tam jakby z planów nauczania ministerialnych wynika, że mają mieć 3 godziny powiedzmy w klasie ogólnej, humanistycznej. Nasi uczniowie mają 5 godzin i jeszcze dodatkowo kółko. Realizujemy już od paru lat projekt unijny pod nazwą Innowacyjna Szkoła – Lepsza Przyszłość. Z tego projektu mamy fundusze właśnie na wspieranie rozwoju uczniów i ich potencjału intelektualnego, gdzie też tam mają takie dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej na przykład, czy z programowania. Ale też mają dużo zajęć takiego rozwoju osobistego, na przykład warsztatów zapamiętywania, koncentracji, ale myślę, że też warto wspomnieć o doradztwie zawodowym. Te fundusze z projektu pozwoliły nam przeprowadzić 960 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego.
profile nas wyróżniają i jakby sposób nauczania w tych profilach też jest interesujący, bo udało nam się połączyć to, co najlepsze w liceum ogólnokształcącym, czyli wysoki poziom nauczania i coś, co oferują technika, czyli przedmioty takie specjalistyczne, zawodowe. U nas jest to biologia medyczna na profilu zdrowie i farmacja, czy też podstawy sieci komputerowych, systemy operacyjne, technologie internetowe w klasie informatycznej, a w klasie sztuki projektowania podstawy projektowania, więc to na pewno wpływa na rozwój osobisty uczniów i czyni ich takimi ludźmi chyba bardziej otwartymi na rzeczywistość. Są to ludzie ambitni, zdolni, bardzo kreatywni i bardzo wrażliwi. I myślę, że ta wrażliwość to jest coś, co jest ich wielką siłą i w takiej kameralnej szkole, jaką jest nasza, bo liczymy około 270 uczniów jako całość, jako cała szkoła, ci ludzie tutaj naprawdę potrafią się odnaleźć i zrealizować.